Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Troczek i witam was w kolejnym odcineczku z gry Resident Evil 2. Mam nadzieję, że... O, tu nie ma zasilania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Jak wiemy, jesteśmy w podziemnym laboratorium korporacji Umbrella. Jezu, ile tu jest zombie. Tu się będzie dużo działo, moi drodzy. Nagrywam od razu, bez żadnych przerw. Coś tutaj ważnego dla mnie jest. W ogóle, gdzie ja jestem? Jestem w holu i ważna jest dla mnie amunicja, która leży na... Raczej mam miejsce na shotguna. Nie mam. Fuck. Fuck. Safe room najbliższy, gdzie jest? O Jezu, tak daleko. O nie, to jest za daleko, no. Co by tu zrobić? Dobra, weź użyj to. Będę miał przynajmniej jakąś chwilową ochronę, tak? Cztery pociski, kurde, bele, przecież to jest masa. Trofeum. Też potrzebujemy skrzynki. Tam chyba nic nie ma. No właśnie. Dobra, tam nic nie było. Potrzebujemy tej skrzynki, którą możemy wykorzystać. Znaczy skrzynki, którą możemy wykorzystać. Boże. Tą zasilającą. Super. Goddammit. Przepraszam. Czy ty gnoju, ty? Nie, to nic na niego nie działa, prawda? Spadaj. Przepraszam. Proszę tam zostać. Oh my god. No gin, ziomek, kurde bele. Dobra, udało się. Ale dwóch likierów się nie spodziewałem. Przepraszam za ten pisk. Oh my god. Leż. Niepotrzebnie paliwo zużyłem, okej. Okay. Nie chcę tego, Boże. Połącz z tym... Magnum? Ja myślałem, że to szocik będzie. Pociski do pistoletu. O! Modulator sygnału. Czyli to, czego potrzebowaliśmy. Cześć, notatka. Trzeba ich spalić. Oho, czyli podpowiadają, że żeby zabijać większość tych... stworków roślinnych, trzeba je palić. Zdatna informacja. Dlaczego ja jestem niepokojący stan? Kluczowy przedmiot, no zgaduję, że będzie tu czegoś potrzebny, prawda? Jak zwykle. Gdzie mnie to wyprowadzi? Westbul. Co? Westybul? Dajcie mi dojść do safe roomu, Boże, jedyny tak! O, Boże, tak, dobrze. Czekajcie. Dobra.
Dobrze, 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 dobrze. Dobra, tak może być. Oh my god. Dobra, weź zapisz. No nie, nie chciałem nadpisać. Ja chciałem to niżej nadpisać. Fuck. Dobra, nieważne. Się nieźle tutaj porobiło, moi drodzy. Ale teraz będziemy mogli użyć tego pokoju okazań? Nie, to nie tu. To też nie tu. Wyłączenie automatyczne, właśnie tego potrzebuję. Paliwo tu jest? Kawiarni? Widzicie, ile ja rzeczy ominąłem. I tak musimy się teraz cofnąć do północnego obszaru. Na razie tutaj nic nie możemy zrobić. Czyli tak, zapisaliśmy, to możemy wracać. Dobra, możemy wracać na spokojnie. No chyba, że wiecie, tutaj też mi likiery zeskoczą, to będzie lipo. Ale przynajmniej mamy teraz ten urządzenie. Modulator sygnału, pokaż mi go. Umbrella Corp. Nie wiem do czego to, ale fajne. Bardzo fajne, bardzo fajne, my to lubimy, ale cofamy się teraz. No bo, czekajcie, czy ja na pewno mogę się cofnąć? W obszarze wschodnim, tutaj, nic nie możemy zrobić. Tu mamy zamknięte drzwi, bo nie ma prądu. Tutaj czegoś zgoduję, nie znalazłem. Serwerowni też, ponieważ nie ma prądu. W holu wszystko zabraliśmy. No to jedyną tutaj ważny komputer potrzeba tego trzeciego tego. Tu nie mamy kodu, nie mamy jeszcze wypełnionego tego serum antyfastowego. Jak to się to tam nazywa? Gdzie ja teraz muszę? W lewo muszę skręcić, dobrze. Wolę troszeczkę przystopować, bo jak tego likiery tutaj są. To ja wolę zastopować się, wiecie. I tak to wszystko, bo tylko nóż zostawiłem. O, jeszcze nie wszystko? Kawiarni? Nie, to mi nie jest do niczego potrzebne. Nie wiem, co ja przegapiłem w kawiarni, ale dobra, na razie się tym nie będę zajmował. No tutaj ewidentnie komuś coś nie wyszło. Nie chcę. Użyj. Error. Czy ja muszę go obejrzyj. Czy ja na muszko muszę ustawić? A jakie mogę to zrobić? Użyj. No jak to? Halo. Było na mórz. Dobra. Teraz? Dobra, udało się. Super. Moi drodzy, torba na biodra, ostatnia. Tragarz. A czemu ją szedłem? Leżeć. Żryj ten granat, dziadzie.
Zatkał Wayne'a Lee. Aha, czyli to był Wayne Lee, tak? No, chyba umarł kolega. No dobra, mamy zasilanie. A, ty tutaj byłeś. Nie wiem, kto się obudził, ale... Nie, jest fajnie. No, nożyka nie musimy teraz brać. Dobra. Tutaj można powiedzieć, wszystko załatwiliśmy. No to jest tylko ten nóż do zgarnięcia. Możemy wracać. Witam wszystkich przeserdecznie, zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę. Sejwik, sejwik. Komentarze, no i oczywiście subskrypcji, moi drodzy, jeżeli nie subskrybujecie kanału nadal. Czy coś stąd będzie nam potrzebne? Tak myślę, myślę, myślę i myślę i nie mogę się domyśleć. W kształcie łańcucha DNA. Wtedy to będzie ok, bo to będzie, zgaduję, do pomieszczenia tego Wayne'a Lee. Ponieważ jak mieliśmy notatkę, było mowa, że on jest geniuszem i tak dalej, jest bohaterem, on przeżyje i tak dalej, i tak dalej. Więc zgaduję, że to będzie do jego biura potrzebne. Dobra. Tam nic nie mieliśmy robić. Pomieszczenie ochrony. Tak, tutaj wszystko jest w porządku. To wracamy tutaj. Boże, myślałem, że to jakieś... Ja cię kręcę, te generatory, ja cię kręcę. Zobaczcie, jak to super wygląda. Wracamy do East Area. Area. Ale przynajmniej tutaj FPS-y się trzymają, tak? Czyli my teraz zadanie nasze w wschodnim biurze, znaczy wschodnim obszarze. Pobierzę zapisać. A później. Nie chce mi się biec przez cały hall. Czyli przejdę jeszcze raz tym obszarem i zobaczę, czy gdzieś nie było. Chyba w laboratorium była potrzebna. To dziadostwo z tym urządzeniem, tak, elektrycznym. Więc tam obadam temat. Aha, wy żyjecie, tak? Dobra. W miarę spoko ziomki do pokonania. W miarę spoko ziomki do pokonania. Chyba, że mi tutaj nie łaziły za mną. Do laboratorium wejdziemy. Czy tutaj nie było potrzebne to? Nie, nie było potrzebne. To jest potrzebny kod. Druga część kodu. A gdzie jest druga część kodu? No właśnie. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Aha, tu nic nie ma. Dobra, dlaczego nie mogę tak szczerze zdjąć? Jeden likier jeszcze żyje, pamiętam. Headshot! Ty kuźwa bydlaku jeden, ty.
Dziadzie jeden. Tu nie wejdę, bo nie ma prądu. Czyli gdzieś tutaj musimy ogarnąć sobie pomieszczenie, gdzie możemy prąd ogarnąć. Jest. Dobra. I oddawaj mój nóż, dziadzie. Kradzieju ty. Oni tak wszyscy na headshoty padają. Murów. Tutaj musi być murów. Dobrze. Obejrzyj. Aha. No praktycznie idealnie jest, no. Nie, halo, jeszcze raz. O, 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 o! Jest, dobrze. Użyj. Mamy zasilanie. Ja tam się cieszę. To badamy jeszcze to pomieszczenie. I ty brzydki jesteś. Badamy to pomieszczenie. Bo i tak mamy tutaj. Serwerownie to wiecie. Może za dużo przeciwników nie będzie. O, co my tu mamy? Kolejny nóż. Czyżby gra chce mi powiedzieć, że będę znowu walczył z dużą ilością przeciwników? Na pewno z dużą ilością przeciwników, którzy będą roślinkami. Dobra. Jezu, nie mogę zrobić tak, że no... Dobra. Za dużo. Dobrze, 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 dobrze. To na razie jeden nóż mogę przechować. Jezu. Aha, jeden nóż mogę przechować. Nie mam żadnego heala. Więc wezmę zioło na wszelki wypadek. Nie mam żadnego heala. Musiał sobie poszukać jakiś roślinek, tak? Zobaczmy, co dalej nas będzie czekać. Rozstrzyńczy do strzelby. Czekaj. To ich tak na razie go nie wykorzystamy. Chyba. Czy ja chowałem prokstrzyńczy do tej? Nie chowałem. Cóż, trudno. Widzieliśmy proch strzelniczy. Co tutaj, światła nie działają? Tutaj drugi likier. Laboratorium, tak? Coś czuję, że tam będzie zimno. Bardzo zimno. Nie wiem, po co ją obudziłem tak szczerze. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 wiadomości? Od Ricka Mendoza. Co on kombinuje? O, Rick Mendoza. Mój łańcuch DNA, czyli do Ricka Mendozy będzie trzeba. Okej, mały sekrecik. New messages. Jakiś kod. Wiecie, zapiszmy sobie. A on jest? On jest do laboratorium. Zobaczcie. Małe kwadraciki i taki duży prostokąt.
Dobra. Czyli już znamy kod do laboratorium. Kto nie zamknął zamrażarki? Bardzo dobrze. Słusznie zauważyłeś, Leonku. A, okej, okay, bo jeszcze nie ma tego płynu, no macie rację. A no tak, bo teraz musimy się cofnąć do laboratorium, żeby tamto napełnić, później schłodzić. Tak, żeby teraz musimy pójść do laboratorium, żeby schłodzić. Mogę nawet tędy się przebiec. Ja coś tutaj ominę? Nie. Dobra. Bo jeszcze jeden. Dobra. O, fuck! Badaj stąd, ziomuś. No, my potrzebujemy save'nąć sobie. Ale tylko save'nąć, nic więcej. Dobra, ja cię kręcę tak. To granie tak strasznie szybko mija, wiecie? Mamy już 20 którąś minutę odcinka, a ja, wiecie, jestem jeszcze tak w pieluchach, można powiedzieć. No to będą nasze... Dobra. Nie wiem, czy nie za dużo zużywam na ich paliwa. Jeżeli się bardziej orientujecie ode mnie, to dajcie znać. Dobra, i teraz zobaczcie. Mamy ten kod. Cyk. 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 No i Drug Testing Lab otwarty. Chyba teraz na amen się spalił. Chyba na amen. Dobra. Dawajcie mi te swoje, kurde, serumy. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Udało się! O mój Boże. Udało się, jak dobrze. I teraz trzeba to schłodzić, tak? Chładziarka była... Gdzie? Tutaj. A, te hopoki już się całe spaliły. Ale ja cię kręcę, to była zagadka, co? Znaczy pewnie dla wielu z was to była... Błahostka, jakoś tak nie potrafiłem ogarnąć tego.
Dopiero po pewnym czasie jakoś zawsze mi wychodzi. Cicho bądź. On jeszcze się nie spalił do końca. Jeszcze raz. Jeszcze jedna tura go czeka. A może? Dobra, cały się spalił. Tutaj było to. Low temperature. Trochę podarła ryja, ale już... Już jest ok. No i teraz musimy to schłodzić. Użyj. Ok. To już? O kurde, ale fajne. Ej no fajowe. Fajowe, Boże, już nikt tak nie mówi. Chyba tylko ja. O właśnie, tu była amunicja podobno. Obok mnie. No właśnie. No bo ja dożegana. No i wszystko wykonaliśmy, to możemy lecieć teraz już do naszego głównego pomieszczenia. Prawda? Chyba tak. No właśnie. Mam nadzieję, że mikrofon jest włączony. Żebym znowu nie zajczył takiej samej wpadki. Jak raz miałem. Nagrywam i nagle... O! Wszystko fajnie, super! Patrzę pod sam koniec materiału. Mikrofon nie został włączony. To było naprawdę przykre. A tutaj ten zombiek stoi. Nie, ten gość się już spalił. Dobra. Cicho bądź. Zapisujemy. No bo wiecie, nie chcę jakoś tutaj zrobić jakiejś, wiecie, gafy. Dlatego ja aż tyle zapisuję. Dobra. Mam nadzieję, że długości odcinków takie po 40 minut wam odpowiadają. To jeszcze nie tutaj. Musimy do tego głównego pokoju dojść. Dobrze. Dobrze, że one tak wiecie, unlimited nie wstają, bo gdyby tak wstawało, no to ja bym już nawet paliwa by mi nie wystarczyło. No i co? Jedziemy z tematem. Ciao, ciao! Dispensing solution now. Czyli teraz jak... Czyli czym może skutkować? Bo nie zrozumiałem tak za bardzo przekazu. O, to można schować, dobra. Shit! Him again? Fuck! Fuck, 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 fuck! No dawaj, dawaj, dawaj! William Birkin, wysoki priorytet, bla 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 bla. Tylko to nie uważa. Oh my god. Mamy znowu naszego kolegę. Który nam jest do niczego niepotrzebny. Zawsze się znajdzie jakiś taki kolega, który jest do niczego niepotrzebny, prawda? O oh my god, dobra, 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 dobra. O Jezu, aż mi się we łbie zakręciło, poczekajcie.
Dobra, jest ok. To teraz możemy zasuwać na zachodni obszar. Zachodni obszar, proszę, otwórz się. I mam nadzieję, że bransoletka na najwyższy priorytet to już będzie, wiecie, taka od razu. A tu zgaduję, ta William Birkin będzie miała. Albo ta inna Birkinówna. Mam nadzieję. Jestem ciekaw, co słychać u Łady. Tak szczerze, nie odzywa się. Nie dzwoni, nie pisze. Dobra. Kolejna kaseta? Granat? Gdzie na ziom? Coś tutaj monstrualnego się wydostało chyba, wiecie? Dobra, na razie tego nie będę ruszał. OSS. Dobra. Nie, nie to, kurde bele, no. Dawaj, oddawaj. O, udało się. Użyj. Dobra, dziękuję. Czy to będzie jeszcze mi potrzebne? Nie, już nie będzie mi potrzebne. Przechowaj. Kaseta. Obejrzyj. Zobaczmy, co tutaj się stało. Ktoś ty? Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop, hold your fire! Chyba nie żyje. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. No ale mamy przynajmniej wirusa G. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples then. Let's move. Chyba Martinez zrobił błąd. So those were G samples. Williama Birkina, skrzynka odbiorcza. Wstrzymanie badań, nad G. Jest prawie gotowy. Okej. Coś tu mamy? A dobra, poczekajcie. Mam nadzieję, że tyran mi tutaj nie przyjdzie. Weź się. Stań normalnie. No co? To nic tobie nie dało? O Boże. No, super. I zobaczcie, i tu jest roślinka, co nie? I tu jest, kurde, goddamet roślinka, no. To jakby gra nie mogła mi jej wcześniej pokazać. Proch strzelniczy przyda się. Co to? Decontamination room? Dezynfekcja? Zobaczmy, gdzie nas to zaprowadzi.
Znaczy wiemy, że Birkin nie żyje, tak? Fuj! Co to, Boże? Oczy, ręka, serce. A i to był ten Birkin, tak? Ostatnie. Wyniki badań. Obserwacje wzrostu embriona. Przytomny. Został zutylizowany. Testowanie odporności na wirusa T. No, odporność, ja gotowość na wirusa, nie powstrzymam. No, dobrze. Chwila! Ja muszę save'nąć. Tak, no właśnie. No dawaj. Dobra, szocik, będzie miał trochę więcej amunicji. Dobrze. Dobrze. Czyli co? Aha, zamknięcie placówki. Super. Tyran już do mnie biegnie. Nie mówiłem o nim. Ona go zamraża, tak? You call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. Your Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this. Yes. But we never meant for this to happen. Tell me everything. Right from the start. No właśnie. Wytłumacz się. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this. You can spin it any way you want. You're still responsible. Ouch. Jeszcze jedna ręka? Ej, no koleżanko, a ja? Przepraszam, kolego. Boże, myślałem, że już na mnie skacze. Czekajcie, mapa. Co to? Granat. Wiesz. Daj. Użyj. Dobrze. Okej.
Kolega pozwoli, że jeszcze tak pobawię się z kolegą. Tak poszukam itemów, wie pan o co chodzi. Co to jest? Granat. Okej. Sorry. Potrzebuję jeszcze jednego heala, chociaż na chwilę. Potrzebuję jednego heala. Co tutaj leży? Paliwo! No dobra, to nie tak miało wyjść. Okej, druga śmierć. No kontynuuj, halo. No dobra, wiem, że muszę zniszczyć te wszystkie oczka, gro. Nie musisz mi aż tak bardzo podpowiadać tego, ale no... Czekajcie. Tam będzie jeden heal, to będę mógł z niego skorzystać. Aha. Pomiń. Fuck you. Tu jest heal. Biegniemy do heala. Jeszcze na plecach, dziadzie, masz coś. No dawaj. Fuck. Czekajcie. A zobaczcie, jak się odwraca bydlak. Musimy się za czymś ukryć. God damn it. Fuck you. Noż, god damn it! O Jezu Chryste! Co? Nie chcę wspomaganie, nie! Boże jedynie, przecież ta gra jest, nie jest aż tak trudna, tylko ten boss jest jakiś taki dziwny. A ja tam nic nie zostawiłem? Nic. Dobra. Nie, spróbujemy może podpalić go. Spróbujemy go podpalić, wiecie? No! Kuzić debele. Zostań tam. Bierz. Użyj. Okej.
Serio, serio, ziom. Dawaj, chodź, chodź, come on, come on mi, bro. No dawaj, dawaj, dawaj. To jest trochę amunicji, weźmiemy ją. Co to jest? To Magnuma. Chuj wymać, no. Co mi to da? Wyposaż. What the fuck? Ocie huk. Muszę się tam dostać. Udało się. Udało się. Jezu Chryste, udało się. Dobra, tutaj. A najgorsze jest to, że my mamy tego wirusa, wiecie? My mamy tego wirusa. Znaczy wirusa G, tak? Dawaj, połącz to. Wow. Pojedynek z nim to było naprawdę... Naprawdę, naprawdę mocna jatka. Wszystko stąd? Wszystko. Mam nadzieję, że gdzieś tu heal będzie i że on już nie wstanie. O, już mężny Leon! Destroy that G-sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. Oh, that's bullshit. I hope you're right. But if the G-virus gets into the wrong hands, Dzisiaj zrobimy dłuższy odcinek, jakby co. Ale ona teraz ważną rzecz powiedziała. Ona powiedziała, że Ada jest najemnikiem. O, poczekajcie, poczekajcie, przecież...
Właśnie, poczekajcie, przecież ona ma tą. Koleżanko, a ty nic nie masz mi dodania? Chyba nie. To jest ten ciekaw, jak ja otworzę drzwi. Znaczy windę. Nie ma tutaj żadnego heala. Nie, nie ma. Jesteśmy mocno ranni, więc teraz jeżeli będą wrogowie... Gdzie lipa? No zobaczcie, kto tu przyszedł. Zobaczcie, kto tu przyszedł. Aha. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. Uh-oh. O-o! No i próbka poszła się walić. O-o! Oh. Oh my God. Ojej. Znaczy ja znam dalej fabułę i tak dalej całego Rezydenta, ale... Ojej, to jest troszeczkę smutne. Kurde bela. No i to jest lipa. No to co, spadamy chyba, tak? W dół? Dlaczego w dół? Nie, no to lipa trochę, że Ada umarła. Znaczy ona nie umarła, zgaduję. Ona taka, kurde... Taka kobita, żeby umarła? Proszę was. I ten fajny generator płonie. Kurde bele. A no dobra, my jesteśmy mega mocno ranni, więc... Musimy teraz na siebie uważać, jeżeli będą tutaj przeciwnicy. A zgaduję, że zgaduję, że będą. Zgaduję, że będą. Co to? No właśnie. Co
Claire. Leon? You're down here too. Yeah. But the whole place is coming down. Uh-oh. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. No, to też. Just get out of here. Damn it. Uh-oh. 9 minutes until detonation. Self-destruct sequence initiated. Hmm. Moi drodzy, sejwik. My oczywiście z niego skorzystamy. No czemu już nie? Dobra, jedziemy. Czy ja muszę coś zestawić? Nie. Nie mamy i tak heala, więc nam to wszystko jedno chyba. Teraz. O Jezu, jeszcze oni są. Płoń, kolego. Mamy jeszcze 8 minut. Dobrze. Exit. Dawaj to, Boże jedyny. Dawaj, w dół. Możesz troszeczkę szybciej, Leonku, proszę. Masz 8 minut tylko. Czekajcie, może to mi jakoś zwróci delikatnie trochę życia. Zwróciło. Pozwolicie, że teraz się nie będę z nimi bawił. No Leonku, kurde, w drzwi nie potrafisz trafić? Biegnij, błagam cię, biegnij. O nie! No nie! Nie, błagam, żebym nie wybrał złej ścieżki. Ała. Błagam, żeby tamten gościu został tam. Dawaj, wstawaj, Leonku. No właśnie, trzeba iść dalej. Dawaj. Dobra. Roślinka, jak zwykle nie w czas, prawda? Nie w czas. Wtyczka łączona? Wytyfy. A, dobra. No dawaj, wciskaj to. Jedziemy do góry. No i uciekamy. Właśnie, co jest grane? On tu idzie, on transformował. Dobra, ale niech ta winda po prostu jedzie. Błagam, żeby ona jechała, no. Ziomek, ty tu zostajesz. Nie, jednak nie. Serio? Ej, no kurde, jak ja mam przed jego tym atakiem uciec, no? No przecież to jest jakieś, to są chyba jakieś kpiny, no. Wiesz, wiadomo, że ja życia nie mam. No to co ja mam teraz zrobić, co? Ale okej, poczekajcie. A, tutaj mnie zrespiło. Super. No dobra. Zobaczymy. Dawaj, pomij to.
Jeden hit. Drugi hit. Nie, nie da się tego zrobić. Nie da się tego zrobić, bo ja mam za mało życia. Ja mam za mało życia, moi drodzy. Tego się nie da zrobić. Czekaj. Naprawdę tutaj nic nie ma. Zielone zioło, ja... Oh my god. Nie! Nie, 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 nie! Co ja zrobiłem, Boże? Co za... Załaduj grę. Tak? 463? Tak. Załaduj grę. Jezu Chryste, no ja chciałem połączyć, nie chciałem od razu zużywać. No po co mi zużywanie tego, no? Mam na razie żółte HP. Jak on mnie zaatakuje, wtedy tego dopiero... Dopiero wtedy to zużyję. No, używaj tego gnoju. Wyjmij. Tak, połącz z tym. Dobra. Na razie tego jeszcze nie użyjemy. Ale. Zobaczycie. Dobra, dawaj, no używaj tego. Obsesa. Obsesa. Cyk, cyk, cyk. On coś ma na klacie. Dobra, użyj. Nie wiem, czy miotoczognia coś ci zrobi, ale... Może coś ci zrobi. Goddammit. Za blisko. To był potrójny atak. Okej. Jasne. No nie, no kuźwa mać! Dobra, ale poczekajcie, tam jest dziura. Tam jest dziura. Trzeba chyba jakoś go tak zwabić w tą dziurę, żeby tam go zaatakować i on wtedy spadnie. No, to jest moje jedyne, kurde, wyjście. Dawaj. To jest moje jedyne wyjście. Ładuj to paliwko. Dobra. On na hita nie zabija, to nie jest likier. Dobra. Już ty kuźwa dziadzie, no. Zdecyduj się, kiedy atakujesz. Kurde, no nie da się uciec od tego jego ataku, no. Uciekaj, uciekaj. No wstawaj, wstawaj! Za blisko, za blisko, za blisko. Za blisko! Czekaj. Tu nic nie ma. Nic nie ma tutaj. Attention, to ty w tyłek możesz sobie wsadzić. Muszę jak najdłużej wytrzymać na tym jednym healu. Jak najdłużej muszę wytrzymać. Dobra, sklej, kurde, dziąsła.
Nie wiem, czy to coś na niego zdziała. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. No kurde, wstawaj. Za blisko. Drugi, trzecie uderzenie. Drugie, trzecie, drugie. Staramy się go minąć. Drugi, ładuj. Ładuj. Dobrze. Dobra, odsuń się. Dead end. Dobra. Co jest grane? A cóż to? O, czyli Ada przeżyła! W mgnieniu oka. No i pokonany! Mr. Tyrant, Mr. X, agent na sterydach, moi drodzy. Pokonany! Dobra, nic tutaj nie pominąłem, nic. Tego się nie da wziąć. Ciuchcia! No biegnij, kurde, do niej! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Dobra, i uciekamy. Oh my god! Udało się, moi drodzy, udało się. A właśnie, co z Claire? Czy ona uciekła? Mamy tylko tą opaskę. Leon cały czas myśli, że Ada nie żyje. Ona żyje, chłopie. Nie załamuj się. No szczerze, to już mu niepotrzebne, więc mógł to wyrzucić. Mam nadzieję, że to wszyscy, a oponentów już nie będzie i to jest koniec gry. O! Jest Claire i... We made it. Sherry? Just like I said we would. Sherry, tak? To była Sherry. Sherry, Sherry, lady. No i moi drodzy, mamy koniec gry. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za jakże wspaniałą serię. Naprawdę. Oh my god. Świetna gra. Dziękuję wam za całą tą zabawę. Dziękuję za wchodzenie na każdą premierę na serii. Co dalej? Na pewno na live będziemy ogrywać sobie jeszcze kampanię Claire. Ja to już tylko na live, wiecie, żeby sobie chwilę pograć. Zobaczyć inną stronę medalu tej gry. Co do DLC, jakie będą dochodzić do tej gry, oczywiście również je ogram. Mam nadzieję, że również będziecie wyczekiwać. Następnych materiałów. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję.
Gra bardzo mi się podobała. Szkoda, że troszeczkę krótka, ale dawała o sobie znać w każdym momencie. Dziękuję za wsparcie wszystkich osób, które namawiały mnie, żebym nagrywał tą grę. Dziękuję za każde łapeczki w górę, każde komentarze, no i oczywiście wszystkie nowe subskrypcje, które przyszły dzięki tej serii. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną jeszcze na dłużej na tym kanale, ponieważ mam zamiar prowadzić coraz to nowsze serie. Co do DLC z tej gry, słyszałem, że gdzieś w lutym wychodzą, więc i mają być darmowe, więc możecie się spodziewać, że w dniu premiery któregoś z tych właśnie dodatków zobaczymy się. Raczej w formie odcinka, moi drodzy. Raczej w formie odcinka, nie jakoś tam w formie live'a, ponieważ chciałbym tą grą się bawić, a nie, wiecie, przechodzić ją na raz, no bo to będzie według mnie bez sensu. Dobra, te napisy końcowe niech sobie lecą, a my zobaczymy się, moi drodzy, jakoś chyba jeszcze usłyszymy się, jakoś gdy się skończą napisy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ja byłem Troczek, to była gra Resident Evil 2. Naprawdę świetna gra, świetny remake. Cieszę się, że udało mi się go ogarnąć tak szybko. Widzimy się w przyszłych seriach, moi drodzy. Siemanko. No i zobaczmy, co mamy po napisach końcowych. O, moi drodzy, podoba mi się. Narodziny bohatera. No, standardowy tryb gry, 6 godzin 30 minut 57 zapisów, ocena B. Wow. No super, fajnie. Nie, no spoko. Wiecie, nie, ja tutaj nie grałem po to, żeby jakoś się mega, wiecie, speedrunować czy coś. Mokra plama, pora na kiełbaski, model chemiczny broni. Ło, Jezu Chryste. Tryb nowa gra, second run został odblokowany. Wybierz go z sekcji historii w menu głównym. Do drugiego przejścia gry, zakończenie i niektóre części rozgrywki wyglądają inaczej. A zobaczmy, jakie mamy bonusy. Rekordy. A, to są te. 27 na 87, no to nieźle. Modele. Ada z płaszczem. Dwie pozy, tak? Dobra, kogoś jeszcze znaleźliśmy? Marvin Brana. Mamy tylko jedną pozę Marvina Brana. William Birkin. Ja ma ziemek? Zombie mężczyzna. Ej, tyle rzeczy. Tyran, super tyran. A on taki dowalony, co? Taki dowalony kozak. A w tym płaszczu to wygląda jak jakiś taki, wiecie, nie wiadomo co. Granat błyskowy, Matylda, SLS-60, to jest chyba broń Claire. Też nie jestem pewien. Map. Nie wiem, rewolwer piechoty. Boże, jedyny. Honory W870, no to jest kochana strzelba, miotacz ognia, wyrzutnia rakiet. Nie, świetna ta wyrzutnia. Grafiki koncepcyjne, no nie wszystko znaleźliśmy, tak? Świetne są te grafiki. Dobra, moi drodzy. Ja wam teraz dziękuję. Wyniki, stroje, zmień stroje postaci. Normalne stroje. Poczekaj. Leon. Może mieć trzy takie. Claire jeszcze nie wiemy. Stroje alternatywne. Okej, czyli w ten sposób. Na razie Claire ma tylko taki, tak? A nie, to jest alternatywny dla Claire. Dobra. Ten nawet ładnie wygląda, tak szczerze. A normalne stroje, pokaż. W ten sposób, okej. No fajnie, fajnie, fajnie. Wyniki.
Oj, mogę jeszcze second run dla Leona zrobić. Ale chciałbym jeszcze Claire na standardzie zrobić, wiecie? Ale... no, innym razem. Trzymajcie się. Cześć.